Dorota Rypina, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Ostrołęce. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym odbywa się konkurs, trzeci już z kolei, konkurs pieśni i piosenki pod tytułem Zanim zaśpiewasz pieśń Chopina. Obowiązkowym utworem jest utwór Zygmunta Noskowskiego ze zbioru pieśni Cztery pory roku dla dzieci. Szkoła organizuje ten konkurs już trzeci raz. Oferuje współpracę z akompaniatorem przy fortepianie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół podstawowych i do klas gimnazjalnych. W dzisiejszym konkursie udział biorą w szkołach w kategorii szkół podstawowych 12 osób, w kategorii szkół gimnazjalnych 6 osób. No, muszę podkreślić, że z roku na rok wzrasta tutaj poziom przygotowania uczniów. Widać ogromną pracę z nauczycielami, staranne przygotowanie repertuaru, wybór utworu obowiązkowego, jak również i utworu dowolnego. Myślę, że będziemy mieli duży problem w wyborze laureatów, ale cieszę się właśnie ogromnie z tego, że i nauczyciele, i uczniowie przykładają tak wielką uwagę do przygotowania się do naszego konkursu. Liczba osób jest niewielka, ale za to bardzo dobrze przygotowana. To chciałam podkreślić właśnie. Konkurs jest organizowany pod patronatem prezydenta miasta Ostrołęki oraz mazowieckiego kuratora oświaty. Ufundowali nagrody dla wyróżnionych przez nas uczniów. Nagrodą specjalną, nagrodą dyrektora szkoły jest możliwość przyjęcia do szkoły muzycznej pierwszego stopnia bez egzaminów wstępnych.